Koncerty, wystawy, warsztaty, konsultacje zdrowotne i pielęgnacyjne, pomoc prawna i metamorfozy. Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami, a w Opolu przedstawicielki płci pięknej świętować będą cały tydzień. Dzisiaj zaprezentowano ramowy program imprezy. Hanna Honisz. W sercu regionu kobiety będą obchodzić swoje święto na bogato. W tym roku Tydzień Kobiet został sformalizowany jako inicjatywa lokalna dofinansowana z budżetu miasta. Propozycji wpłynęło mnóstwo. Wiele podmiotów, małych opolskich biznesów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek publicznych i pracy członkiń rady. I to wszystko składa się na ponad 50 wydarzeń, gdzie każdy i każda znajdzie coś dla siebie. Oprócz takiej warstwy rozrywkowej jest bardzo dużo fajnych warsztatów, w których można się zmierzyć z różnymi tematami. Tak jak pan prezydent powiedział, zapraszamy również mężczyzn, bo to jest pytanie, które najczęściej chyba pada, czy to są wydarzenia tylko dla kobiet. Tydzień Kobiet jest takim wydarzeniem mocno integrującym. To trzeba podkreślić, że pojawiają się tutaj partnerzy z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych sektorów, o różnym statusie prawnym. Wszyscy chcą dołożyć swoją cegiełkę, stąd ten program rzeczywiście jest bardzo ciekawy. Rada Kobiet angażuje się w organizację jako wolontariuszki. Szeroki wachlarz propozycji przygotowała też Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Świętowanie rozpocznie się od warsztatów. Warsztaty mody. Przeprowadzimy Państwa przez ewolucję osobistego stylu. Pokażemy, dlaczego ubieramy się w ten sposób, a nie inaczej. Podejdziemy do tego ubierania się tak troszeczkę pod kątem psychologicznym. Świętowanie nie tylko w stolicy regionu. Przez cały tydzień panie w Brzegu również będą celebrowały kobiecość, gdzie różnorodność wydarzeń i propozycji może przyprawić o zawrót głowy. Szereg wydarzeń zarówno związanych ze zdrowiem pań, z dobrostanem fizycznym, psychicznym, różnego rodzaju warsztaty, począwszy od mydlarskich, skończywszy na kulinarnych. W Prudniku szykuje się romantyczny koncert. Piosenki o miłości w wykonaniu Szymona Pejskiego z zespołem dostarczą wielu emocji i artystycznych doznań. Autorskie piosenki miłości, ale także te, które kobiety kochają, śpiewają, nucą i czekają, żeby śpiewali je im przystojni mężczyźni. A takim mężczyzną przystojnym, nie tylko utalentowanym, jest Szymon Pejski. W innych miejscowościach na panie będzie czekało na przykład kobiece kino czy spektakle. Tradycyjnie mile widziane kwiaty i upominki oraz życzenia, które wywołają uśmiech na twarzy i radość w kobiecym sercu. Hanna Honisz, Kurier Opolski.